No hej, witam was w kolejnym filmie z serii Gramy przy piwku Terraria. Miałem wam, obiecywałem w odcinku poprzednim, prawda, że będziemy się widzieć już na dole dungeona i w ogóle i będziemy... nie będzie takich przerw, prawda, że gdzieś tam idę, schodzę i tak dalej. Dlaczego są? Ano dlatego, że zmieniłem piwo i po prostu piję teraz piwo, którego no nie wypada żłopać z butli. A co za tym idzie, musiałem sobie je po otwarciu przelać, więc siłą rzeczy, no, wiecie, no, gdyby to było gdzieś w ogniu walki, to bym tego zrobić nie mógł. No więc po prostu poczekałem sobie, no, na... Oj, coś tu się już mnie atakuje. No po prostu, prawda, sobie troszeczkę wcześniej to zrobiłem. Myślę, że nie będziecie jakoś specjalnie źli. Mam nadzieję, że teraz to jakoś pójdzie dosyć sprawnie. Tu widzę jakiegoś wieśniaka. O, ale dostał za 50. Pięknie. Ta broń całkiem dobrze się sprawdza do tej pory, mogę wam powiedzieć. Wziąłem sobie nieco potek leczących. Dobra, spadamy tutaj i chłotamy ostro. Będę musiał zaraz się zorientować. O, już 200 zabiłem takich buców. Dobra. Cześć, dobrze idzie. Nie odłożyłem pieniędzy, nawet nie wiem ile posiadam przy sobie. W sumie niewiele. A to całkiem niezła kasa jest z tych mobków. Powiem wam. No w tym momencie mam trochę więcej kasy. Ze sobą. Hop. Nie! Ja pierdolę. Serio. Czy to się da jakoś kurna ustawić? Controls. Quick mount. O, nawet nie wiedziałem, że będzie. A J, siemana. No ja pierdzielę. No szlak by to jasny trafił. Dobra. Co zrobię? Przerwę teraz i widzimy się pod dungeonem, no i tyle. Dobra, no i jestem, zobaczmy jakie mamy wideo. Kolor, bardzo dobrze. Ale słowo daję, jeżeli jeszcze gdzieś w czasie najbliższym, nie wiem, zginę albo znowu się przez przypadek teleportuję, to słowo wam daję, ja sobie tu podciągnę tory, żeby było szybciej. Zajmie mi to pewnie ze 3 godziny. Ciągnięcie tych torów. Prawdopodobnie bym je pociągnął po powierzchni, ale no o ile szybciej byłoby o teraz tutaj się dostać za pomocą torów. Nieprawdaż? Teraz zanim coś mi się tu zrespi. Teraz! Traveling Merchant. A teraz to spadaj. Teraz to nie mam czasu. Niszczymy wszelkie światełka. Dobra. Spadowa. Tu sobie skoczę. Tych tu wymorduję. Dobra. Jest ok. Ten zaraz stąd sobie pójdzie. Auć. O, cześć. Teraz sobie was tu wymorduję. Elożka. Było miło. O, kolejny klucz. Klucze zawsze spoko. Nie wiem, czy mi się jeszcze do czegoś przydadzą, ale... Znaczy, bo nie wiem, czy tu jeszcze jakieś skrzynki będą, ale liczę, że będą. O, szlag. Okej, okay. To nie tak miało być. Się healnę. Wziąłem sobie ze sobą potki w końcu po to. Złazimy na dół. Czemy prędzej. Dobra. Teraz tu. Dobra. Jakoś to poszło. Tu sobie nawet nie zginąłem. Tu nie mam czasu. Dobra.
Czy ja jestem w dobrym miejscu w ogóle? Zobaczmy. Ała! Ała! Wypadł. Tak, jestem w bardzo dobrym miejscu, bym powiedział. Dobra, czaszeczki trzeba roznieść. Tu widzę, tych strzelających, trzeba się pozbyć. Poszedł ty. Poszli wy w ogóle. Wszyscy. Wpierony. Tally counter. Nie wiem co to jest, ale udało mi się to zebrać. Dobra, czas trochę many poużywać. Aha, pokazuje ile mobków zabiłem. No, fajne. Sympatyczne. Absolutnie niepotrzebne, ale sympatyczne. Dobra. Co my tu mamy? Tu mamy pułapkę, to już widać. Cholera, dużo ich tu. Dobra. To jakoś sobie tu staniemy. Licząc, że tu mi się nic nie stanie. Czacha zaraz zrobi mi kuku, ale jeszcze nie mogę się healnąć. Dobra. Pozbieramy co się da. Marching Bones Banner. No to banery zawsze spoko. Nie wiem czy one coś dają. Dobra, healnę się. Dobra, tutaj całkiem zgrabnie się zadaje im obrażenia teraz. Troszeczkę sam też obrywam. Mogę sobie wziąć jednego Iron Skina. Myślę, że to by sporo mi pomogło. Ale teraz to takie gadanie już po wszystkim, to wiecie. Dobra, tu. Blue Dungeon Bookcase. Tu jest ten. Świecidełko, które trzeba rozwalić. Tu jest czacha, którą trzeba rozwalić. Tu są zombiaki, które trzeba rozwalić. No ja im generalnie źle nie życzę, oprócz tego, że im źle życzę. Dobra. Poszedł ty stąd. To się trzeba rozwalić, z tego zawsze może coś ciekawego dropnąć. Tu jakieś bomby. Co my tu mamy? Jest jakaś ciekawa skrzyneczka. O, takie skrzynki to jeszcze nie widziałem. Tutaj chyba w dungeonie. No dobra, to zaraz zweryfikujemy, co to może być, tylko trzeba tam widzę tą water candle, to trzeba ją zdezintegrować, żeby przestały się aż tak respić te mobki wszystkie. Dobra. No, hop. No i zobaczmy, co my tu mamy. Godly Valor. To nie mam pojęcia, co to jest. Ale zgarniamy. A tu trzeba jakąś śmieszną skrzynkę, śmieszny kluczyk, którego na razie nie mam. Warte do zapamiętania, że tu coś jeszcze zostało. Bo nie mam pojęcia, cóż to jest. Boję się, że to może być na przykład kluczyk z jakiegoś kurna bossa. A wolałbym nie. No, ale nie mogę tego wykluczyć, prawda? Tu się robi ciemno. Tutaj gamonia można zabić. Co? Nie zabiłem? Zabiłem, to kolejny. Ej, idziesz ty. Dobra. Jest to generalnie do przodu. No, pójdziesz ty. Dobra. Hop, hop, hop. Nie wiem co to kurde. Bardzo mnie zaintrygowała ta skrzynka. Chyba wcześniej jej nie było. Ale to też mogę się mylić, bo ja też pamięć mam jaką mam.
Dobra, tu jest całkiem w porządku. Nawet to idzie. Tu widzę pułapeczkę, to nawet nie dam się jej złapać. Tu widzę drania, który będzie mnie strzelał przez ściany. Jest co najmniej niesprawiedliwe. Może się tepnie. Dobra, tepnął się. To jak tam się tepną, to kimu w oko. Ała. Kurde. Dobra, tu. Teraz tu. Wszystkie banery są spoko. O, tu się Menda tepnął. Dobra, to go zabijemy. Hop. Śmiem podejrzewać, że tu może być faktycznie jakiś kurde boss. Taki bardziejszy, że tak powiem, na koniec dungeona. O-o. No i co teraz? Wiecie co teraz? Postawimy sobie tu skrzynkę, w której schowamy nieco dziadostwa. Na przykład rzeczy, które nie bardzo wiem, do czego mogą mi się przydać. Alchemy table. To mi się może przydać. To też tego nie będę tu zostawiał. Co mi się może nie przydać? To kurwa, nawet nie wiem, co to jest. Zadaję jakieś obrażenia, przetestuję później. Kości, żel, o takie rzeczy. Dobra. Gin. Książki, o, książki mogę zostawić, ale książek cały czas będę zbierał, więc czasem się trafia coś ciekawego w książkach. Hops. Tu coś, do czegoś docieram, jest jakaś duża komnata chyba. Widzę jakieś pułapki, czy coś. Czy inny tam red wire, czy jak to się tam tu nazywa. Jest rope. Dobra. No i jest dużo ciekawych rzeczy tutaj. Ogólnie. Nie wiem, czy kurde 10 nie roz... O co? A ten? Co to było to 4? Nie wiem. Nieważne. Dobra. Tu coś jest. Jest dużo jakiegoś tego, elektryczności. Ale widzę, że to niewiele daje. To jest jakieś światło. Pasowałoby tak jakoś stanąć, żeby on mi nie mógł zrobić nic. O, na przykład o tu. Dobra. O, tu już się robi coś ciekawego. Jest jakiś inny dungeon. Tak jakby. Dobra. Tu się robi ciekawie. Sobie rozświetlę. Przejdę tutaj. Dobra. No i, ale mobki te same, czyli to nie jest na przykład jakiś trudniejszy, jak rozumiem. Angry Bones Banner. Nie, no to w tym momencie mnie nie interesuje. Ale mam wrażenie, że tu jest więcej jakichś pułapek. Mam wrażenie, że tych obracających się i innych takich jest więcej. A to na pewno obraca się dużo szybciej. To sobie... Aj. Dobra, Water Candle sobie zebrałem. Więc mi się już tu, mam nadzieję, nie będzie tak szybko respić. Wow, 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 wow. Trochę ich tu jest i tak dużo. Jest kolejny żółty klucz, czy tam złoty, whatever. Dobra, z tym sobie jakoś poradzę, z tymi lamusami. Gorzej tu będzie teraz zejść. A ty co tu robisz, Mendo? Okej. W tym momencie jestem bezpieczna, tu jest pułapka. Tu też powinienem być bezpieczny.
Dobra. A tu, tu trochę obrywam. I nie jest to korzystne, więc ja sobie chyba po prostu zlecę tu na dół. O. Tu powinno mi być w miarę bezpiecznie. A tu się... O, tu, tu jest water candle, to stąd te mopki się respią. Dobra, jest kolejna skrzynka. Możliwe, że w tej skrzynce na przykład będzie ten kluczyk. Ale nie ma. Okej. Ale tą skrzynkę bym sobie zgarnął. Kurde, ten dungeon jest bardziej rozbudowany niż sądziłem. Tyle wam powiem. Jest dużo bardziej rozbudowany niż sądziłem. Co oznacza... Ała, 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 ała. Nie, tak to się nie bawić nie będziemy. Ała, 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 ała. Nie, 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 panowie. Tak to nie. Tak to nie. Tak się nie bawimy. Dobra, idziemy dalej. Zmierzamy prawdopodobnie ku śmierci, ale... Byłaś, czacho. Dobrze. Jak tam 20 sekund jeszcze zostało. Nice! To było strasznie fartowne. Poczekamy może trochę. Jak... No, się okazuje, że tu jest znacznie więcej niż by się wydawało. No, takiego lamusa to można zdjąć dość szybko. I tego w sumie też. Au! A jednak nie tak łatwo i nie tak szybko. Dobra. A ten jest upierdliwy, bo strzela. Ale no kurczę, robi się dość problematyczne, bo... O, a tu jest 20 hapsów, to jest zawsze spoko. A tu jest kolejna złota skrzynka. O! Nie zgarniemy wszystkiego. Coś bym wyrzucił. To... I powiedzmy, że to. Cholera jasna, bycie. Dobrze. No to nie jest dobre miejsce. Ajajajajaj. Trzeba się healnąć. Dobra, jest 200 hapsów. No tu ich jest sporo. Może jakoś ich tak wymorduję. Dobra, temu panu już podziękujemy. Dobra, tu sobie walniemy, a to bym zgarnął. Dobra, to bym zgarnął. Co tu można jeszcze wyciepać? Skrzynkę, jebać skrzynkę. No i co, i tą bym zgarnął? Zgarnął tylko po to, żeby wyrzucić. Water candle, no nie wiem, może mi się kurna przydać do czegoś. Dart trapy bym wyrzucił. Dobra, kolejnego Darkcastera się ubiło.
No dobrze by było, jakby się okazało, że jednak już docieram gdzieś do końca tego wszystkiego. Tu chyba jest światełko po prostu. Tak. To chrzanić takie światełka. Dobra. What? Nice. Sporo hajsu widzę. Dobra, tych się wymordowało, koleżków. Tylko, kurde, zaczyna mi brakować miejsca w ekwipunku. I prawdopodobnie będę musiał zrobić kolejną skrzynkę. Dobra, tego zabić, okej. Tego zabić. Ja pierdzielę, te dungeony są teraz strasznie rozbudowane. O wiele bardziej niż były. O wiele. Czyli wydaje mi się, że jednak budowa kolejki tutaj to nie będzie... Arms dealer, o, fajno. Dobra, czyli tak. Ała! Co my tu mamy? Czy zebrałem wszystko? To jest teraz pytanie. Gin. Prawie. Dobra, wrzucamy tu jakieś takie mniej, wydaje mi się, istotne rzeczy. Ała! To trzeba zlikwidować. Nie wiem co jeszcze, Gothic Bookcase, jakieś takie te, o, książki, liny, water candle, glow sticky. Tu jest kolejny ten alchemiczny stolik, to chrzanić. Okej, i tu idziemy. Tu jest ich dużo. Nie wiem, może czegoś bronią. I zdobyłem też Muramasę chyba, o ile dobrze widziałem. 19. No nie, to jest chyba lepsze jednak. A skąd ich tyle? O rany. Aby was wszystkich szczyściło, no. Tym bardziej, że tu chyba nic nie ma. No nie, tu... A, zaraz. Nie ma, ale tam jest przejście. Dobra. Dobra, ty tu gin. Dobra, water candle trzeba rozbić. Kurde, czas leci. A ja tu jeszcze jestem w lesie, że tak to ujmę. Na pewno będzie trzeba tu wrócić. Pozbierać te wszystkie rzeczy. Nice, ale ich tu nategowało. Jakiś coś mi tam dropło jeszcze, ale dobra. Aha, tu widzę, nie bardzo mam możliwość wylądowania, bo są kolce. Dobra. Dam sobie radę, myślę, tylko tego kandla trzeba rozwalić. Świeczuszkę. Dobra, tego zabijemy. Hop. Nice. To trzeba unieszkodliwić. Tu tarcza. Generalnie trochę dziadostwa, dobra. Hop. Hop. Hop.
Dobra, tu bym dotarł. A tu jestem. Shadow Key. Dobra. To też może się przydać. Hop. Golden Key. A nie mam pojęcia, czym otworzyć tamtą taką kolorową skrzynkę. Dużo już? O, rany. Tu jeszcze sporo do odkrycia, widzę, jest. Tu jakaś lawa już. No, robi się ciekawie. No, robi się coraz ciekawiej. To co, to już chyba była ostatnia komnata. Tak, a jednak nie. No ale bym, tak bym rozumiał, że to już, no, końcówka, tak? Już lawa, już ostatni korytarz, czy coś. Kurde, coraz głębiej się schodzi. A, jest jeszcze jedna skrzynka. Stąd cię... O, dobra, teleportował się na dół, to go zaraz zabijemy. Dobra, tu już chyba głębiej się zejść nie da. Widzę, jest granica lawa. Bardzo dobrze. No i jeszcze. Ała. Dobra. Zobaczmy, co jest w skrzynce. Aqua Scepter i jakieś dziadostwo. Co ja tu mogę zostawić? Książki. To by mi się pasowało jednak troszeczkę healnąć, zanim ja tam wlezę. Pasowałoby mi się healnąć, bo tu są kolce. Dobra, jakoś poszło, chuj. To jeszcze nie koniec, ale jaja. No nie mówcie. Dobra, tepnij się tutaj bardzo ładnie. A ty tam spadaj. Rany boskie. Jestem już tak głęboko i wciąż nic. No, kurde. To jest niesamowite. Kiedyś dungeony były o wiele mniejsze, mam wrażenie. O wiele. No kurde, ja już jestem na poziomie piekła prawie. To jest fenomen. Oj! Zleciałem, co nie jest dobre, bo mnie zaraz zabiją! Wow! Dobra, wiecie co? Czas się bujnąć do domu. Mów ta, co chce ta. No zobaczcie, jak głęboko w porównaniu z tym, co do tej pory osiągnąłem. To jest o wiele, wiele głębiej. To jest makabra i jeszcze głębiej można zejść. Prawdopodobnie ten dungeon ciągnie się do samego piekła. A to... To już jest nie byle co. Bo...
Tak, właśnie o to mi chodziło. A jak zabiję... Aha, pokazuje mi, dobra. No bo to by oznaczało, kurde, że jednak mam tam bardzo dużo do odkrycia. Jakby nie patrzeć, tarcza to wiem do czego służy. Tali counter mi nalicza mopki, dobra. Tungsten bary, a co to jest godly valor? To jest jakaś broń. To jest jojo! I zadaje niewiele mniej obrażeń. Zasadniczo to zadaje więcej obrażeń. Ma mniejszy knockback, ale o wiele wyższą prędkość, więc tak, zmieniamy na jojo. Zamiast Blue Moon. Coś bym jeszcze tu poupychał. To jest kurde o taka skrzynka, no. Muramasę od... A, to nie tu. Ale bym bomby na przykład odłożył. Jakieś plejty. Handgun. Handgun może być ciekawy, ale nie teraz. Czyli tu i muramasę odłożę, bo to wszystko jest materiał. Czyli coś z tego jeszcze idzie zrobić. To... Aha, mam dwa Tolly Counter. To jedno można by opchnąć. Czy to jest materiał? Tak, to ja to schowam. Nie jestem pewien, co z tego można zrobić, ale w sumie zaraz się Gajda zapytamy. Ej, Eloziom, co z tego można zrobić? Rek 3000, oprócz Tally Counter, Life from Analyzer i radar. Radar mam, o tego mi tylko brakuje. Pomyślimy. A na razie, no to widzę, że... Dobra. Jeszcze ten Alchemist Table trzeba by postawić gdzieś. Jak duże to jest? Tu się nie zmieści. To hook. Postawimy temu jełopowi. Dobra, drzwi się otwierają w obydwie strony, więc jest spoko. Co bym jeszcze chciał? Shadow Key to już jest do tych, chyba do piekła, więc o tak o. No i dobra, i nie wiem czy, nie mam pojęcia, czy czasem kurde jakoś nie pokombinujemy w przyszłym odcinku, żeby... No nie wiem, nie mam pojęcia co zrobimy, ale ten dungeon mnie trochę przytłacza. Jest ogromny, a cały czas jestem w napięciu, więc może w przyszłym odcinku zrobimy coś luźniejszego. No nie wiem, tu w ogóle jakiś gamoń zdaje się, że przybyło. Ten chyba Arms Dealer, tak? Shop. Musk, Unholy Arrow, Flintstock, Mini... O, Mini Shark. I Illegal Gun Parts, dobra. Tego kojarzę. Dobra, no nic, to zobaczymy w przyszłym odcinku, a w tym to by było na tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Na razie, cześć.